informuję już w dniu wczorajszym, to jest w dniu 17 października 2024 roku, w Lipianach na terenie jednej z posesji ujawniono ciała dwóch starszych kobiet z ranami tłuczonymi głowy. Informuję już w dniu wczorajszym, to jest w dniu 17 października 2024 roku, w Lipianach na terenie jednej z posesji ujawniono ciała dwóch starszych kobiet z ranami tłuczonymi głowy. O zdarzeniu poinformowała sąsiadka wymienionych, która ujawniła ciało jednej z nich na klatce schodowej w kamienicy. Postępowanie będzie prowadzone w kierunku artykułu 148 paragraf 1 kodeksu karnego, który ten artykuł stanowi, kto zabija człowieka, ten podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 10, bądź karze dożywotniego pozbawienia wolności. Co z podejrzanymi? Teraz. Na miejscu zdarzenia do wczesnych godzin porannych były przeprowadzane czynności procesowe pod nadzorem prokuratora z prokuratury rejonowej Szczecin, prokuratora rejonowego z prokuratury w Pyrzycach oraz z udziałem funkcjonariuszy policji z komisariatu policji w Lipianach. Teraz w tym momencie trwają intensywne czynności procesowe zmierzające do ustalenia przebiegu tego zdarzenia. Sprawca jest zatrzymany na 48 godzin. Prokurator w tym czasie jest zobowiązany do przesłuchania podejrzanego i ogłoszenia mu zarzutów. Co możemy powiedzieć o tym sprawcy? Na ten moment te informacje są przedwczesne, gdyż postępowanie jest na początkowym etapie postępowania i jeszcze czynności z tą osobą nie zostały wykonane. Kiedy możemy się spodziewać zarzutów dla tego mężczyzny? Prokurator, tak jak powiedziałam, ma 48 godzin na wykonanie czynności procesowych z tą osobą, więc najpóźniej do jutra pierwszej w nocy. W jakim stanie jest teraz ten podejrzany? Nie mogę udzielać takiej informacji, gdyż postępowanie, tak jak mówiłam, jest na początkowym etapie i należy zweryfikować wszelkie okoliczności zdarzenia. W jakim wieku były te kobiety? Kobiety były w starszym wieku. Jedna miała lat 64, druga 81. Coś wiadomo o motywie? W tym momencie jest za wcześnie, aby mówić o motywie. Motyw działania sprawcy będzie weryfikowany dowodami, które będą przeprowadzone w toku śledztwa. Czy poza odkryciem zwłok, jakieś, nie wiem, ślady kradzieży, zdemolowania mieszkania? Na ten moment to są również za bardzo szczegółowe informacje i nie mogę ich Państwu udzielić. To jest jeden sprawca, czy jest więcej osób zatrzymanych? Zatrzymana jest jedna osoba. Jaka była relacja domniemanego sprawcy a ofiar? Czy one się znały? Znali się. Rodzina?
Również ta okoliczność będzie weryfikowana w toku śledztwa i w tym momencie nie mogę potwierdzić okoliczności, których sama nie znam. A co z narzędziem zbrodni? Narzędzie zbrodni do tej pory nie zostało odnalezione, więc nie możemy powiedzieć, co było tym narzędziem zbrodni.